Dzisiaj odbiorca to jest konsument, który głównie idzie do marketu, patrzy na ładne opakowanie, na regularny kształt, na płytkie oczka. Genetyka jeszcze nie zdążyła tego zrobić, ale dąży do tego, aby tenże ziemniak był kwadratowy, aby z niego wykroić możliwie największą ilość frytek. Widzimy tutaj regularną, lśniącą skórkę. To jest właśnie wyraz tego postępu odmianowo-genetycznego. Ziemniak o fioletowym miąższu, który będzie kosztował kilka złotych ze względu na swoją innowacyjność. Co robić, aby osiągać wysokie i satysfakcjonujące plony ziemniaków, zarówno przemysłowych, jak i jadalnych? Na co zwracać uwagę przy doborze odmian? O tym już za moment przed naszą kamerą opowiadać będą przedstawiciel Coboru, a także przedstawiciel spółki specjalizującej się w produkcji ziemniaków na frytki i na chipsy. Jaki jest klucz do sukcesu w uprawie ziemniaka? O tym już za moment powie człowiek, który o ziemniaku chyba wie prawie wszystko, pan dr Tomasz Lenartowicz z Coboru. Dzień dobry, witam serdecznie. Co robić? Otóż znajdujemy się na poletkach doświadczalnych stacji doświadczalnej oceny odmian Słupi Wielkiej, jednym z kilkunastu albo nawet 40 miejsc w kraju, gdzie Coboru testuje ziemniaki. Co robić? Przede wszystkim zdrowy, kwalifikowany sadzeniak, bo od tego należy zacząć. Rolnik zarówno w produkcji towarowej, przemysłowej, na małą, mikro czy też dużą skalę powinien używać zdrowego sadzeniaka. To jest punkt wyjścia. To jest pierwszy krok do osiągnięcia celu. Oczywiście w ziemniaku, jak i w wielu innych różnych roślinach, bardzo wiele elementów odgrywa ważną rolę, aby ten finał w postaci satysfakcjonującego plonu o dobrych parametrach ilościowych i jakościowych był. Tutaj to jest takie wielkie domino, wręcz puzzle. Ale zdrowy sadzeniak to jest kilkadziesiąt procent tego, co możemy osiągnąć, aby mieć wysokie plony. W Krajowym Rejestrze ile jest ziemniaków, zarówno tych przemysłowych, jak i jadalnych? Na dzień dzisiejszy to jest dokładnie 97 odmian. Dwie trzecie to są odmiany typowo konsumpcyjne, a około jednej trzeciej to są odmiany typowo przeznaczone do produkcji skrobi. Warto tutaj też powiedzieć, że pomiędzy tymi odmianami gdzieś tam przemieszczają się odmiany przeznaczone do frytek i chipsów. Niestety z pewną dozą smutku mogę powiedzieć, że to nie są krajowe odmiany, ponieważ nasze spółki hodowlane, nasienne, a mamy ich aż albo tylko dwie, nie mają w swoim portfolio takich wybitnych odmian. To też to użycie sadzeniaków do produkcji frytek i chipsów, tych odmian zagranicznych, jest powiązane również z tym, że wszystkie firmy, które produkują chipsy i frytki, są o kapitale zagranicznym. I tutaj tak troszeczkę mogę powiedzieć, trudno jest tym naszym rodzimym spółkom przedostać się, aby te ich odmiany zostały w procesie przetwórstwa używane. Mówiąc o ziemniakach, na chipsy i na frytki nie sposób pominąć spółkę Jagrol. Z nami jest pan Stefan Jankowiak, pełniący funkcję doradcy w produkcji ziemniaków w tejże spółce. Panie Stefanie, proszę nam powiedzieć, jak wygląda produkcja ziemniaków przeznaczonych na chipsy, przeznaczonych na frytki? Co jest kluczem do sukcesu w ich uprawie? Ziemniaki na chipsy i frytki powinny charakteryzować się takimi cechami jak kolor miąższu, zawartość suchej masy oraz cukrami redukcyjnymi. Co to oznacza? Oznacza to, że fabryki pożądają i oczekują od nas zawartości 23,5% suchej masy w chipsach i 20-21% suchej masy we frytkach. Ziemniaki na frytki powinny charakteryzować się odpowiednią długością. Mówi się przesadnie, że genetyka jeszcze nie zdążyła tego zrobić, ale dąży do tego, aby tenże ziemniak był kwadratowy, aby z niego wykroić największą ilość, możliwie największą ilość frytek. Powinny mieć odpowiedni kolor miąższu, jak już wspomniałem. Pożądany jest w produkcji frytek kolor biały. W produkcji, zresztą w różnych firmach, może być również lekko żółtawy. Na chipsy pożądany jest też kolor biały.
Co to są cukry redukcyjne? To jest ilość glukozy, która powoduje zmianę barwy płatków i frytek, które smażone są w temperaturze 163 stopni. Także są to cechy charakterystyczne i specjalnie do tej produkcji genetycznie kształtowane. Na jakich odmianach Państwo bazują? Głównie to Lady Clare, VR808, Brook, Hermes, Smith Comet. To są odmiany takie podstawowe, których uprawiamy w spółce Jagrol, zresztą w całej grupie Top Fars. Ile to jest w ogóle hektarów? W Jagrolu uprawia się około 320 hektarów, w całej grupie Top Fars ponad 2000 hektarów. Jaka jest wydajność tychże ziemniaków? Bardzo różna. Myślę, że takim satysfakcjonującym plonem byłoby 40 ton sprzedanych ziemniaków. W wielu przypadkach to się udaje. Myślę o ziemniakach chipsowych. Przy ziemniakach frytkowych to jest poziom 50 ton. W ten czas ta rentowność już jest dość dobra. Oczywiście, aby uzyskać takie plony, no szczególnie w Wielkopolsce, w ostatnich latach panującej głębokiej suszy, bardzo wysokich temperaturach, bez nawadniania, uprawa ziemniaków w tym rejonie jest niemożliwa. Dlatego cała nasza grupa Top Fars uprawia ziemniaki na polach, gdzie możliwość wykonywania deszczowania. W Jagrolu cała powierzchnia jest deszczowana, w zależności od roku i potrzeb, średnio to jest 5 przejść w okresie wegetacji po 20-25 mm, czyli około 100 do 125 litrów na metr kwadratowy. O ile na frytki i na chipsy przeznaczone są prawie wyłącznie odmiany zagraniczne, to jeśli chodzi o ziemniaki skrobiowe, prym wiodą polskie odmiany. Tutaj, jeśli chodzi o odmiany skrobiowe, muszę powiedzieć, że krajowe spółki hodowlano-nasienne mają wybitne osiągnięcia i to zarówno oczywiście na rynku krajowym, jak i europejskim, bo trzeba tutaj podkreślić, że we Francji, w Holandii, w miejscach, gdzie trudności z uprawą ziemniaka, a powiązane z różnymi patogenami, które są w glebie, polskie odmiany ze względu na wirulentne odporności, tutaj myślę o raku ziemniaka, o montwiku agresywnym, odnajdują się tam, ponieważ zagraniczne odmiany tak ogólnie mają niższe odporności, a te nasze przy wysokiej skrobiowości 19-20 i nawet 21-22%, przy również tych parametrach odpornościowych tam są bardzo uznawane. A jak wypadają inne ziemniaki jadalne, pomijając te na frytki, pomijając te na chipsy? Tutaj muszę powiedzieć tak, że patrząc na warunki przyrodniczo-rolnicze Polski, właśnie dotkliwe przez ostatnie lata suszy, w tym roku sezon 2020 też był taki naprzemienny, bo chłodna wiosna, powiedzmy przedwiośnie również było suche, końcówka czerwca, lipiec mokry, ale trzeba powiedzieć, że polskie odmiany wyhodowane w naszych warunkach klimatyczno-glebowych radzą sobie lepiej aniżeli zagraniczne. Małym mankamentem, małym minusem jest to, że polskie odmiany może nie są takie piękne, nie są tak regularne jak zagraniczne, ale te zagraniczne z drugiej strony mają wyższe potrzeby nawozowe, nawet bym powiedział pestycydowe, tak uogólniając, i również mają wyższe potrzeby, jeśli chodzi o potrzeby wodne. Czyli mniej wpisują się w tę strategię od pola do stołu, tak? Czy mniej? Dzisiaj ziemniak jest troszeczkę inaczej pojmowany, inaczej widziany niż jeszcze 20-30 lat temu. Dzisiaj odbiorca to jest konsument, który głównie idzie do marketu, patrzy na ładne opakowanie, na regularny kształt, na płytkie oczka, na gładką skórkę, wręcz lśniącą. Tutaj zdrowy ziemniak, który jest wartościowy, witaminy i tak dalej, to jest polski sadzeniak. Oczywiście nie ujmuje nic zagranicznym, ale one mają balast, większy balast tejże chemizacji, tak uogólniając. O,
i widzimy Bella Rosa. Bella po prostu. Piękna róża, o tak moglibyśmy powiedzieć. Tutaj akurat na skórce widzimy delikatne przedchlinki. To jest wyraz tego, że dość dużo wilgoci jest w glebie, ale one oczywiście się wchłoną i skórka będzie ładna. Widzimy, że potencjał ta odmiana ma. Piękna, regularna bulwa. Śmiem twierdzić, że plon będzie nie niższy niż 40 ton w przeliczeniu. Czyli elegancko. Hektar. Elegancko, tylko żeby dla rolników cena dopisywała w tym roku, ponieważ bardzo ogólnie mogę powiedzieć, że ziemniaka w tym roku jest dużo i cena niestety jest dość niska. Tutaj pytała Pani o nowości, o postęp hodowlany. Jak widzimy, polskie spółki hodowlano-nasienne tworzą nowe odmiany, nie tylko regularne, nie tylko o gładkiej skórce, ale jak widzimy o fioletowym miąższu. To trzeba powiedzieć jednoznacznie, nie jest to ziemniak, który będzie hitem naszych stołów, ale to jest coś innego. To jest to, co na zachodzie w wielu, wielu krajach jest. To jest ziemniak, może nie będzie super popularny, ale który będzie kosztował kilka złotych ze względu na swoją innowacyjność. Nie jest trudny w uprawie? Nie, uprawa jest taka sama, jak po prostu możemy go uprawiać tradycyjnie. Widziałam taki w przypadku sałatki śledziowej. Był polecany właśnie do tej sałatki śledziowej, ale chyba też dużo ze względu na walory estetyczne. Estetyczne, jak również tutaj musimy wspomnieć, że w takich ziemniakach, podobnie jak w buraczkach cikłowych, mamy antyoksydanty i tych antyoksydantów jest dość duża ilość. Także tutaj, w przypadku tego ziemniaka o fioletowym miąższu, również musimy wspomnieć o aspekcie prozdrowotnym. A co w ogóle zrobić, żeby ziemniak trafił do Krajowego Rejestru? Jeśli chodzi o Krajowy Rejestr, to jest dość długa i żmudna praca dla hodowcy, ponieważ ona od momentu krzyżowania tutaj pojedynczych linii aż do rejestracji to jest 8-9 lat, więc hodowca poprzez żmudną, jeszcze raz powtórzę, drogę hodowli przez 8-9 lat selekcjonuje. Dopiero w 8-9 roku przychodzi z aplikacją do Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, tutajże w Słupi Wielkiej, i wnioskuje o wpis. Proces rejestracji odmiany ziemniaka trwa przeważnie 2 lata, czasami 3. Polega to na prowadzeniu właśnie doświadczeń rejestrowych, tak jak tutaj mamy akurat już po zbiorach odmian bardzo wczesnych, odmiany wczesne, średnio wczesne oraz średnio późne, i bada się na tym etapie parametry ilościowe oraz jakościowe. Przejdźmy teraz do porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Często tego typu artykuły pojawiają się m.in. we wieściach rolniczych. Dlaczego warto do tego PDO zaglądać? Dlaczego warto śledzić wyniki badań prowadzonych w ramach PDO? No, system PDO jest poniekąd unikalny. Ja mam wiedzę na temat systemów tego porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w całej Unii Europejskiej i krajach trzecich. Muszę powiedzieć, że w Polsce jest to bardzo ładnie rozwinięte, jeśli chodzi o ogół. To jest taki ranking, porównywanie wielu, wielu odmian. W tym roku, jak i w ostatnich kilkunastu latach, bo ten system już od ponad 20 lat jest w Polsce, testujemy około 60 różnych odmian. Rocznie? Rocznie, tak. Rocznie w 4 grupach wczesności testujemy około 60 odmian. I te badania w każdej grupie na kilkunastu odmianach pozwalają nam ukazać potencjał, inaczej różnicę pomiędzy odmianami, ich potencjał, bo ten potencjał jest niesamowity. Potencjał od 20 kilku do 60-70 ton. Więc tutaj widzimy różnice międzyodmianowe, różnice w przeznaczeniu tychże bulw. Także tutaj rolnik może się dowiedzieć bardzo dużo, bo wystarczy różnica kilkuset kilogramów czy kilku ton na hektarze, tak jak w tamtym roku jesienią po złoty, złoty 20 za 1 kilogram i mamy 3-4 tony różnicy, to mamy 3-4 tysiące razy złoty 20. To jest
to są tysiące złotych zaoszczędzone. Warto też zaglądać, warto śledzić listy odmian zalecanych, które również przygotowuje Centralny Ośrodek Badania Roślin Upraw. Tak, listy odmian zalecanych to jest taki, bym powiedział, trzeci krok, czyli pierwszy rejestracja, drugi ranking PDO, ale w tym z tego rankingu PDO, z tych około 60 odmian, powstają listy odmian zalecanych na obszarze województw i również znajdujemy się w Wielkopolsce, takie listy są. I tutaj muszę powiedzieć, że to już są w cudzysłowie sugerowane, proponowane, najlepsze z najlepszych, najbardziej przydatne dla lokalnego rynku, czy też tutaj dla obszaru województwa. Warto z tego korzystać, ponieważ te listy opracowane są przez zespoły osób, fachowców z danego regionu, którzy wiedzą, co rolnikom jest potrzebne. Oczywiście bazą, podstawą tego wyboru, tego bukietu tych odmian są właśnie wyniki PDO lokalne. Teraz poruszmy kwestię postępu genetycznego, bo w przypadku rzepaku ten postęp genetyczny jest bardzo duży, bardzo widoczny. A jak to wygląda w przypadku ziemniaka? W przypadku ziemniaka, nie mówiąc o postępie genetycznym, nie możemy widzieć tutaj wielkiego skoku, sukcesu, ale plenność jest zachowana. To jest, tak jak wspomniałem, plon 30, 40, 50 i 70 nawet ton, ale polskie hodowle, patrząc i wychodząc potrzebom rynkowym, zdecydowanie idą w kierunku odmian, czy tworzenia odmian o gładkiej skórce, o bardzo płytkich oczkach, o wysokiej smakowitości. I tutaj już trzeba powiedzieć, że patrząc na lata 80., 90., ten postęp jest widoczny w postaci regularnych bulw, które myślę już są i w coraz większym stopniu będą znajdowały się właśnie w sieciach dystrybucji, marketów, dyskontów spożywczych. Jako ziemniak pakowany, myty, oczywiście polski, krajowy. Jakie największe wyzwania stoją przed hodowlą ziemniaka? Największe wyzwania przed hodowlą? To powiem tak, jeszcze bardziej ograniczenie albo uzyskiwanie odmian o wyższej odporności na zarazę ziemniaka, tak aby z tych 5, 6, 8 zabiegów, co w porównaniu do krajów Europy Zachodniej i tak jest niewielką liczbą, żeby jeszcze ograniczyć, żeby ten proces używania pestycydów był mniejszy. No i oczywiście, jeszcze raz powiem, uzyskiwanie ładnych, regularnych odmian o mniejszej lub porównywalnej jak dotychczas potrzebach wodnych. To jest odmiana Ignacy. Właśnie widzimy tutaj do słońca też regularną, momentami lśniącą skórkę. To jest właśnie wyraz tego postępu odmianowo-genetycznego, o którym wcześniej wspominałem. Gładka, regularna bulwa, która niejedną panią gospodynię ucieszy, jak i oczywiście być dobrze może też smakuje, tak? Smaczna i co? Gładka, regularna, płytkie oczka, mało przy przygotowaniu do obiadu jest odpadu.